za pośrednictwem nowego sprzętu, który sobie tu leży na blacie w kuchni. Podniosę go do góry. Fajnie, bo mam go w ręce, a go nie widać, tylko cień jest. Siemanko, siemanko wszystkim. Jeszcze raz. Próba zrobienia live'a 360 stopni. W ogóle nie mam pojęcia, czy będzie to działało, czy będzie można obracać tą kamerą 360 stopni. Trzymam kamerę w ręce, jeszcze raz powtórzę. W cieniu widać tą kamerkę, a tak w ogóle na obrazie jej nie widać. Widać tylko telefon, który jest podłączony z moim urządzeniem. Robię próbę live'a kamerą Insta360X. Czekajcie, wezmę to do ręki. Ale fajnie to wygląda. Próbuję, bo wiecie co, bo jutro lecimy już na halę do na Rybomanie i będziemy chcieli tam nadawać live'y na YouTubie za pośrednictwem właśnie czegoś takiego, co trzymam sobie tu w ręku. I jestem ciekaw, czy będzie można obracać właśnie kamerką sobie 360 stopni w trakcie live'a, bo fajnie będzie widać wszystko na hali. No i tyle. Dobra, nie będę się rozwodził, kończę tą. Nawet tutaj nie widzę, ile osób mnie ogląda i czy ktoś mnie w ogóle ogląda. Nie wiem, Gracjan, słyszysz mnie? Widzę cię. Chodź, weź mi pomóż. Widzisz tam coś? Bo Gracjan Tak, tutaj wszystko widzę. obserwuje na telefonie. 45 osób cię ogląda. 45 osób nas ogląda, bo widzisz, tu mi się nie wyświetla na moim telefonie. Bo ja muszę być tą kamerką połączony z telefonem. O, tak działa ta technologia. I tyle. A tam widać, że nas ogląda. I czat nawet działa? O, siemanko, ale widzisz, tu nie będę mógł czytać na telefonie czatu, tylko tam. No, i taką kamerkę chcemy sobie postawić na stoisku i będziecie mogli oglądać dookoła naszego stanowiska 360 stopni, co się u nas dzieje na hali, na naszym stoisku. Jutro zrobimy jakąś próbę, myślę gdzieś tak około godziny 18, jak będziemy kończyć budowę stoiska. A ja się żegnam z wami, zaraz sobie Spróbuj zobaczę, zamknąć aplikację. bo którą aplikację? No to co masz spalone? To? No. No nie mogę, bo tu mam play, tu mam pauzę. No ale jak wyjdziesz, coś się stanie? No, bo ta kamerka jest i tu nadaje, tu live leci z No ja YouTube'a. rozumiem, ale... No to się przerwie transmisja. Tak? No, bo tym kablem jestem podłączony No to do. dobra. To No okej. i żegnam się z wami, to miałem powiedzieć, bo mnie Gracjan zagadał, jest godzina, bo fajnie. Zobaczcie, tam sobie patrzę na zegarek, który wisi na ścianie. Wy możecie sobie obkręcić palcem pewnie po ekranie, będziecie widzieć ten zegarek z godziną. No, jest godzina, ale zajebiste. Jest godzina 10, 22:42. 40, no. Widzicie, jak takie live'y będziemy robić na rybach na żywo, to wszystko będzie widać dookoła. Trzeba będzie dobrze whisky chować. Kończę. Jutro o 6 rano pobudka. O 7 końcówka pakowania. O godzinie 8 rano wyjeżdżamy do Poznania. Będziemy tam na około godzinę 12 w południe. I budujemy stoisko nasze. Myślę, że do godziny 20 skończymy jutro. No i do hotelu spać. I w piątek zapraszamy do nas na pogaduchy. A zrobimy live'a na YouTube jutro gdzieś tak o godzinie 18-19. Jak będziemy mieli końcówkę budowania stoiska. Także tyle z próby tego live'a, tym nowym sprzętem. I ciekawe, czy to wyszło wszystko 360 stopni. Siemaneczko, do jutra.